Witajcie na kanale Dr. Wolt. Dziś jesteśmy w Resort and Hotel Bajka w Grodźcu, gdzie porozmawiamy z właścicielem obiektu na temat ich nowych urządzeń, słupków dystrybucyjnych kempingowych. Pomysł na bajkę i jak doszło do powstania tego miejsca? Bajka powstała z marzeń. Po prostu jako inwestorzy mieliśmy do dyspozycji teren pożwirowy z bardzo czystą wodą, blisko lasów i stało się ono takim naturalnym miejscem dla turystyki, dla hotelarstwa i tak stąd się po prostu wzięło, bo na początku było miejsce, przyszli ludzie, zaczęli się pytać o to miejsce i postanowiliśmy po prostu zainwestować i rozwijać ten ośrodek pod względem turystyki i rekreacji. A jak on się rozwijał? Bo teraz wygląda, jak widzimy, jest bogaty, tak, full wypas, dokładnie. A jak wyglądały z początku? Zaczęło się od restauracji i hotelu. Na początku tutaj podjęliśmy tą infrastrukturę restauracyjno-hotelarską oraz jeżeli chodzi o naturalne zbiorniki wodne, które mamy, pożwirowe z czystą wodą, to naturalne stało się to miejscem do właśnie letnich kąpieli i tak to gdzieś tam było rozwijane. Pod względem przestrzeni i lasów, połączenia lasów i wody stało się to też miejsce oblegane przez bardzo dużą ilość osób chcących spędzić taki czas na naturalnym łonie natury pod namiotem. Więc stąd się wziął pomysł na stworzenie prawdziwego zdarzenia pola kamperowego. A jak długo już tutaj jesteście? Jako cały obiekt jesteśmy już 7 rok. Jako obiekt kamperowy, namiotowy działamy od 3 lat. I bardzo mocno w tym kierunku chcemy iść i się rozwijać. A dlaczego zdecydowaliście się na zainstalowanie słupków kempingowych? Słuchając potrzeb naszych gości, którzy przyjeżdżali tutaj pod namioty i tak dalej, i też wyznaczając pewien trend, bo naszą intencją jest tutaj stworzenie pola kamperowego z prawdziwego zdarzenia. Naszą intencją jest stworzenie pola kamperowego, które będzie się wyróżniało na mapie Polski. Szukaliśmy po prostu rozwiązania, które będzie komfortowym rozwiązaniem dla gości i dla kamperów. Jednocześnie wzbogaci nasz teren i upiększy nasz teren. I tak doszło do spotkania między nami a firmą Dr. Wolt, gdzie myśmy szukali rozwiązania, a firma Dr. Wolt to rozwiązanie nam podsunęła. Jak doszło do współpracy? Szukaliśmy wykonawcy, który spełni nasze oczekiwania i faktycznie dopasuje produkt do naszych oczekiwań, naszych i klientów, naszych gości, jak również do naszego terenu po prostu. Zawsze zaczyna się od tego, że szukamy firmy lokalnie i tu doszło do spotkania, gdzie pojechałem do siedziby firmy, przedstawiłem, czego poszukujemy, czy coś firma doktora Wolta będzie mogła specjalnie dla nas. Już wiedzieliśmy, że to jest firma, która wprowadza innowacje na rynku, także pojechałem na spotkanie, umówiłem się z panem Zbyszkiem w celu po prostu przedstawienia swoich potrzeb, swoich oczekiwań, no i odpowiedź na to znalazłem właśnie w tej firmie. Jako inwestor ze swojej strony mogę tylko polecić tutaj firmę i osobę pana Zbyszka, osoba, która jest otwarta na wszelkiego rodzaju zmiany, sugestie, tak samo jeżeli chodzi o wygląd słupka. Jako właściciel firmy Dr. Wolt jestem tutaj pewny swoich produktów. Konkurencja nas wyróżnia przede wszystkim ochrona UV, zabezpieczenia wszystkie tutaj, nie jakieś chińskiej jakości, tylko tutaj mamy zabezpieczenia 10 kA słowackiej firmy SES. Gniazda najwyższej jakości, to jest najwyższa półka tutaj w Europie, poszło nam dalej na świecie, firma Menekes, niemiecka jakość. Ze swojej strony polecam, zachęcam i na pewno będziemy tutaj współpracować dalej, także dziękuję ślicznie. Dzięki. A jakieś pomysły na kolejne nowe technologiczne rozwiązania? Tak, jesteśmy w trakcie inwestycji, oczywiście to jest pierwszy tutaj produkt, który u nas się znajdował na polu kamperowym. W swoich planach mamy rozszerzenie o stację ładowania samochodów elektrycznych. Mamy kolejne pole na 40 parceli w planach, gdzie będziemy na pewno rozszerzać to i na pewno będziemy innowacyjność tutaj wprowadzać. Także jak najbardziej tak, jak najbardziej z doktorem Woltem. Ta współpraca fajnie się układa, więc będziemy ją na pewno kontynuować. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.